z Boga, jeśli nie miałeś, bracie i siostro, takiego osobistego, wstrząsającego spotkania z Bogiem, to nie będziesz miał w sobie siły, żeby pokonać swój egoizm, narcyzm i pychę. Brak tego osobistego spotkania powoduje, że człowiek koncentruje się na przykazaniach jako na nakazach i zakazach, które go wyczerpują. Natomiast spotkanie z Bogiem osobiste i ten wewnętrzny wstrząs wynikający z tego bliskiego spotkania powoduje, że człowiek po prostu czuje się głupio, gdy nie żyje poprawnie, ponieważ wie, jaką miłością jest kochany i jak bardzo od tej miłości odstaje. Ja takie doświadczenie miałem na drugim roku seminarium na Oazie. Przeżyłem takie wylanie Bożej obecności, to było w Ciechanowie. Później, gdy czytałem opisy śmierci klinicznej i słowa tych, którzy spotykają zmarłych, mistycznych ludzi różnych, to widziałem, że to było coś w tym rodzaju. Po prostu Bóg ogarnia człowieka z tak ogromną mocą i miłością, że ma się wrażenie, że Bóg nie widzi w człowieku nic złego. I ma się takie doświadczenie, że ta miłość jest maksymalna i ona dotyka człowieka we wszystkich obszarach, cielesnym, psychicznym i duchowym. Człowiek w tym doświadczeniu odchodzi niemalże od zmysłów, chociaż każdy to doświadczenie przeżywa na swój sposób, bo każdy ma inną konstrukcję psychofizyczną. I po tym doświadczeniu jest świadomość Bożych możliwości co do mojej osoby, że Bóg ma moc uczynić mnie świętym, nie ja sam z siebie, ale jest też po pewnym czasie wraca ta słabsza kondycja grzesznika i jest ta świadomość tego dystansu, kim ja jestem, a jak bardzo jestem kochany. I ta świadomość tego dystansu mobilizuje człowieka do pracy nad sobą. Pamiętam, że kiedyś jechałem z Petersburga do Moskwy i jedna ze sprzątaczek miała takie doświadczenie też, prawosławna. Opowiadała mi, a całą noc żeśmy jechali, rozmowa była długa, opowiadała mi, że przeżywała problemy liczne, była załamana, weszła do cerkwi pomodlić się przed ikoną i ogarnęła ją ta nieskończona miłość. I ona mówi, nie przestałam grzeszyć, proszę księdza, ale inaczej już swoją grzeszność przeżywam, bo po prostu głupio się czuję, że przy takiej miłości, jakiej doświadczyłam, jeszcze grzeszę. Jest taki typ profesorów na studiach, którzy są tak kulturalni i taktowni, mają tak ogromną, osobistą, wielką kulturę i życzliwość dla studentów, że studenci wstydzą się nie nauczyć na egzamin. I ja też takich profesorów miałem. Po prostu głupio się nie nauczyć na egzamin. Bo on nie będzie krzyczał, ten profesor. On z wielkim wyrozumieniem wysłucha, zrozumie. A człowiek się czuje taki mały, gdy staje przy osobie o tak wielkiej klasie. To wyobraźcie sobie, kochani, że Jezus jest dziesięciokrotnie doskonalszy i jest pasterzem tego typu, że przy Nim po prostu człowiekowi jest głupio grzeszyć, bo się wie, jak On nas kocha.
mimo że wszystko o nas wie. Ciężko nieraz nazwać każdy grzech po imieniu na spowiedzi. I nieraz ludzie nawet mówią tak, a po co się spowiadać, choć Pan Bóg i tak wszystko wie. Tak, to prawda. Nawet widział każdy szczegół i moment popełnianego przez ciebie grzechu i widział w sercu motyw, dla którego popełniasz ten grzech. Ale to w twoim interesie jest, by ten zardzewiały gwóźdź wyjąć ze swojego serca. Bo Bóg już jest szczęśliwy, a ty cierpisz. Dlatego, gdy się pozna tę nieskończoną miłość, są mniejsze opory, żeby szczerze nazwać swoje grzechy i problemy. Gdy stajemy, klękamy przy kratkach konfesjonału. I w tej prawdzie otulonej miłością doświadczamy głębokiego wyzwolenia. Zakończmy to kazanie tak. Pan Bóg wie o nas wszystko. I dobre, i złe rzeczy. Nazywając to wszystko szczerze wobec Boga, mamy szansę życia w prawdzie. A ta prawda czyni życie naprawdę sensownym i szczęśliwym. Amen.